że mamy butelkę zanurzoną w wodzie. No, butelka utrzymuje się pionowo. No, wiadomo, że utrzymanie pionowej butelki to tylko kwestia obciążenia jej na dnie czymś ciężkim. I mamy taką sytuację, że butelka, tu jest w kształcie walca, jest zanurzona i początkowo zanurzyła się mocniej i rozpoczyna ruch drgający, co jest zresztą dla nas oczywiste. I mamy pierwszy punkt, proszę Państwa, narysować wektory i nazwać wektory sił działających na butelkę i w położeniu równowagi i w momencie, gdy zanurzenie wzrasta o wartość x. Więc sobie za chwilkę narysujemy tutaj drugi rysuneczek. Mamy znów tę butelkę, ale tym razem właśnie, tym razem nam się zanurzyła już mocniej, prawda? Czyli o jakąś wartość x nam się zanurzyła mocniej. Jakie siły działają na naszą butelkę? No wiem, oczywiście, jeśli jest w stanie równowagi, jest żadna filozofia, siła wyporu, tak? I siła ciężkości, które się wzajemnie równoważą, czyli siła wyporu i siła ciężkości. W sytuacji, kiedy nasza butelka jest głębiej zanurzona, czy dochodzi jakaś dodatkowa siła? No tak naprawdę nowa dodatkowa siła nie dochodzi. No oczywiście wiemy, że ciężar naszej butelki się nie zmienił. Siła ciężkości jest taka sama, prawda? Natomiast co się stało z siłą wyporu? No oczywiście siła wyporu wzrosła, bo teraz nasza butelka jest głębiej zanurzona, czyli większa objętość jest zanurzona, więc mamy jakąś nową siłę wyporu. Niech to będzie siła wyporu F1. Nowa siła wyporu, większa o pewną wartość, większa o pewną wartość, o wartość wynikającą właśnie z dodatkowego zanurzenia. I proszę zwrócić uwagę, to suma wszystkich sił nadaje ciało przyspieszenie, ale suma tych sił wynosiła 0, prawda? Suma tych sił nie wynosi 0. Suma tych sił to jest właśnie wartość tej siły wypadkowej, czyli tej dodatkowej siły wyporu, która podziałała. Czyli tak naprawdę FW1 plus FG, to gdybyśmy chcieli wektorowo dodać, to będzie ta wypadkowa siła wyporu, którą my sobie nazwiemy delta FW. I ta delta FW to będzie oczywiście siła wyporu, odjąć siła ciężkości. Siła wyporu ta nowa, odjąć siła ciężkości, jeśli mówimy o wartościach, bo suma wektorowa, ale oczywiście wektory mają przeciwne zwroty, tej wartości odejmujemy. A siła ciężkości to jest ta pierwsza siła wyporu. Proszę zwrócić uwagę. A wartość siły ciężkości to jest pierwsza. Czyli widzimy, że dodatkowa siła wyporu o właśnie to, co powstało z dodatkowego zanurzenia. No, my wiemy, proszę Państwa, że siła wyporu to jest oczywiście ρgV. Przypominam, że cieczy V ciała zanurzonego. W takim razie ta dodatkowa siła wyporu będzie równa czemu? Gęstość wody, oczywiście, bo mamy wszystko w wodzie. No G to G. I ta dodatkowa objętość zanurzona, ta dodatkowa objętość to delta V. Wobec tego, co dalej? Tu jeszcze nie widać, że ta dodatkowa siła, która za chwilę wprawi w ruch naszą butelkę, no zależy od naszego wychylenia, prawda? Ale my wiemy, że to właśnie tu w tej objętości siedzi wartość tego wychylenia. Bo proszę Państwa, delta FW jest równe czemu? Rho wody G. No ale teraz już to, co mówiliśmy wcześniej, na poprzednich lekcjach. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chcemy tę objętość, tę zmianę objętości, tę dodatkową objętość wyrazić za pomocą pola przekroju S i tej wysokości, czyli dodatkowego zanurzenia X, to pojawiają nam się dwie wielkości już wektorowe, tak, wychylenie w jedną stronę, siła wyporu w drugą, czyli dwie wielkości wektorowe, które mają przeciwne zwroty, więc w jednym równaniu nie możemy ich tak po prostu zapisać, chyba że użyjemy wartości bezwzględnej, więc musimy to poprzedzić znakiem minus. W momencie, kiedy wprowadzamy wielkość wektorową x, która ma zwrot przeciwny do siły, a właściwie siła ma zwrot przeciwny do wychylenia, musimy w tym równaniu postawić znak minus. Co nam mówi oczywiście, że wektory mają przeciwne zwroty. No i teraz wiemy, że ta dodatkowa siła wyporu to jest ta siła, która nadaje ciału przyspieszenie, prawda? Czyli m naszej butelce razy a. Wobec tego m razy a
to jest równe minus rho wody GSX. W związku z tym sprowadzamy do postaci równania oscylatora harmonicznego, czyli to A plus, przenoszę na tę stronę, dzielę przez M, rho wody GS przez M razy X równa się 0. Mam wykazane, że nasza butelka wykonująca drgania spełnia równanie oscylatora harmonicznego. No teraz po prostu trzeba obliczyć, bo mamy taki drugi punkt, okres drgania tej butelki. No, jeśli znamy równanie oscylatora harmonicznego, prawda? Jeśli znamy równanie oscylatora harmonicznego, to wiemy, że to, co stoi przy x, czyli w naszym przypadku rho wody GS przez M, to jest nic innego jak omega kwadrat, czyli co? 2 pi przez t do kwadratu, czyli 4 pi kwadrat t kwadrat. Wobec tego t jest równe czemu? Pierwiastek tego razy to, czyli 2 pi pierwiastek z m przez rho w GS. Wszystko, proszę Państwa, mamy dane, wobec tego za pomocą tych danych wyznaczyliśmy sobie okres drgania. Jeśli Państwo wstawicie te dane, mamy co? Masa tam była butelki 0,4 kg, gęstość wody 1000 kg na metr sześcienny, 10 metrów na sekundę kwadrat, prawda? I powierzchnia butelki była 6,4 razy 10 do minus 3 metra kwadratowego. 10 do 3, 10 do minus 3, czyli tylko 0,4 przez 10 przez 6,4 z tego pierwiastek razy 2 pi. I to, proszę Państwa, wyszło około 0,5 sekundy. Zadanie powiem tak, jeśli się nie zetkniemy z takim zadaniem, to naprawdę nie wiadomo, za co się, od czego zaczynać. Ale jeśli już raz się zetkniemy z tego typu zadaniem, to naprawdę potem wszystkie podobne zadania, czy to będzie butelka, czy to będzie odchylona jakaś blacha, która odkształcona, która zacznie drgać, prawda, i tak dalej, to zawsze wiemy, że jeśli ta siła sprężystości, czy też siła wyboru będzie proporcjonalna do wychylenia, to oczywiście piszemy równanie oscylatora harmonicznego i nie ma żadnego problemu.